ci żal. Nowe kolejne żłobku wysypały. Sztandarowe do uroczystej zbiórki z okazji 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz szarży 18. pułku Łanów pod Krojantami. Zaszczyt jako gospodarz gminy Chojnice, a zarazem współorganizator tej patriotycznej uroczystości, powitać wszystkich, którzy przybyli na naszą dzisiejszą uroczystość. W tym roku mija 78. rocznica heroizmu polskich żołnierzy 18. Pułku Łanów Pomorskich pod Krojantami. Polski tragiczny wrzesień żyje w naszej pamięci. Tradycją tego miejsca jest, że od 1966 roku, w pierwszą niedzielę września, pod tym pomnikiem, pod Krojantami, gromadzimy się wspólnie, aby pamiętać o wydarzeniach i bohaterach tamtych dni. Dziś wraz z kombatantami i wszystkimi, którzy nas zaszczycili swoją obecnością, składamy hołd poległym i cześć wszystkim uczestnikom kampanii wrześniowej. Jeszcze przed ostatnią naradą poświęconą Krojantom nie spodziewałem się, ani nikt z nas, że przypadnie mnie w udziale witanie Państwa w zupełnie innym klimacie, odmiennej tragedii, która zaskoczyła nasz region nocą 11 sierpnia tego roku. Zupełnie niespodziewanie. Żywioł huraganu był tak silny, przerażający, że pozbawił nas nadziei na normalną egzystencję. Ta chwila grozy i huraganu zrujnowała życie wielu rodzinom. Razem zginęło w naszym powiecie chojnickim 5 osób, w tym 2 młode harcerki na obozie harcerskim w lesie nad jeziorem Szperewnik, 2 kilometry od Szuszka. Łączymy się w bólu z rodzinami, których tragedia huraganu na naszej ziemi dotknęła najbardziej, zabierając życie ich najbliższych. Tragicznym ofiarom, którzy stracili życie w tej straszliwej nawałnicy, oddajmy hołd minutą ciszy. Ich żmudnej, ciężkiej pracy i poświęceniu wielu ludzi z całej Polski, a w szczególności miejscowej ludności, oni jako pierwsi, nie patrząc na zagrożenie i własne straty, kierując się rozkazem własnych serc, ruszyli na pomoc harcerzom z Łodzi. Dzięki wolontariuszom, strażakom z Państwowej Straży Pożarnej, ochotnikom z Ochotniczych Straży Pożarnych, wojsku, służbom policji, służbom energetycznym, leśnikom, pomocy wielu firm i instytucji staramy się, by życie wróciło do normalności. Przypominam, że straty w gminie Chojnicy, w mieniu komunalnym i mieszkańców to poziom około 35 milionów złotych.
Z powodu ogromu zniszczeń i tragicznych skutków nawałnicy nie odbędzie się w tym roku część plenerowa inscenizacja szarży 18 Pułku Anów Pomorskich. Środki finansowe na inscenizację zostaną skierowane na potrzeby rodzin poszkodowanych w nawałnicy. Polski Klub Kawaleryjski, aktorzy widowiska, czynnie włączyli się i włączają w likwidację szkód po nawałnicy w Krojantach w ramach wolontariatu. Symbolem dla mnie wolontariatu może być dla mnie współczesny ułan z Grudziądza. Zbigniew Adamczyk, który jest tutaj z nami, który już od 3 tygodni mieszka w naszym Lotyniu i na zasadzie wolontariatu ostrzy piły pilarzom, mieszkańcom, usuwającym powalone, niebezpieczne drzewa. Panie Zbigniewie, dziękujemy panu z całego serca. Lokalnych małych ojczyzn, którzy kierując się też rozkazami własnego serca, umieli zorganizować na zasadzie wolontariatów wspaniale swoje społeczności wiejskie. Jest tutaj z nami sołtys Rytla Łukasz Osowski, jest z nami sołtys Lotynia Arkadiusz Kupczak. Proszę opiekuna Izby Pamięci Narodowej imienia 18 Pułku Łanów Pomorskich przy Zespole Szkół w Nowej Cerkwi panią Kazimierę Szark. Naszym wspólnym pragnieniem jest, aby nowy rozdział naszej historii nigdy już nie był pisany krwią, cierpieniem, poniżeniem godności ludzkiej, ale wspólną pracą, wspólnym wysiłkiem i jednością narodu. Dziś oddajemy hołd wszystkim bohaterom tamtych odległych wrześniowych dni, którzy z honorem i wielką odwagą wypełnili rozkaz dowódcy Armii Pomorza, generała dywizji Władysława Bortnowskiego, który wzywał do walki i obrony granic. To jedna z najbardziej chlubnych kart polskiego oręża. Przypomina nam szczególną rolę kawalerii, która we wrześniu liczyła około 50 tysięcy żołnierzy. Górowała walorami bojowymi nad innymi rodzajami broni. Dziś nie ma żadnego z bohaterów spod Krojan, ale są z nami ich rodziny, dzieci, wnuki, krewni, znajomi, przyjaciele, a nawet prawnuki. Dziękujemy wam za to. Dziękujemy wszystkim za tak piękne, znaczące pielęgnowanie tradycji i pamięci. Niech ta żywa lekcja historii wyrzeźbi w sercach młodych Polaków słowo, pamięć. Reprezentującą szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych panią Magdalenę Mertę, doradcę zastępcy szefa urzędu. Serdecznie wszystkich państwa witam na tym spotkaniu w 78. rocznicę zbrodniczej napaści niemieckiej na Polskę i tym samym 78. rocznicę bohaterskiej bitwy pod Krojanami. Pamięci Narodowej Polaków nazwa Krojanty lśni tym samym blaskiem chwały, co Westerplatte, co inne pomorskie miejscowości, które pierwsze stawiły czoła niemieckiej nawałnicy. Ale nie od razu Krojanty doczekały się należnej im chwały. Najpierw niemiecka, a potem PRL-owska propaganda próbowała drwić z bohaterstwa polskiego żołnierza. Drwić z jego straceńczej walki przy nierównych siłach z potęgą niemiecką. A przecież szarża pod Krojantami miała określony strategiczny cel. Miała umożliwić zaplanowany odwrót innym oddziałom. I to zadanie wypełniła. I takie zwycięstwo łani spod Krojantów odnieśli. Przegrali bitwę, ale nie ulegli. Z krwi pól bitewnych kampanii wrześniowej wyrosło potem polskie państwo podziemne. Wyrosła największa podziemna armia świata. Wyrósł wielki opór wobec dwóch już wówczas okupantów, Sowietów i Niemców. Trzyma! Ładuj! Salwą! Ładuj! Przyspiesz! Broń!
Pierwszy wieniec w imieniu wszystkich kombatantów i ich rodzin składają Kazimiera Szark, Bogdan Hildebrand i wnuk majora Zygmunta Szkotańskiego. Wieniec składa władza gminy Chojnice, pan dr Zbigniew Szczepański. Wieniec składa Fundacja Szarży pod Krojantami na czele z panią mecenas Grażyną Winiecką. Miasta Chojnice wiązankę składają przewodniczący Rady Miasta Antoni Szlanga, burmistrz dr Arseniusz Finster, zastępca burmistrza Edward Pietrzyk. Wieniec od dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych. Imienia drugiego pułku kolegerów rokitniańskich ze Starogardu Gańskiego. Wiązankę kwiatów składają szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku, pułkownik Andrzej Płocha, wojskowy komendant uzupełnień w Czuchowie, podpułkownik Ireneusz Stosik. Córka ułana Bronisława Krickiego z mężem. Siodło nosiłeś z lasu sam.